achieve only an early grave. Wszystkich w 21. Części Let's Play Dragon Age 2. Przypominam, że ostatnio znaleźliśmy tych rekrutów, templariuszy, którzy ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Oczywiście chodziło o magów krwi, z którymi się już rozprawiliśmy, a teraz robimy sobie jakieś kolejne zadanie poboczne. Mam nadzieję, że uda nam się szybko je zakończyć. Okej. O to chodziło? O to chodziło. Tak, myślę, że teraz możemy spotkać się z Varrickiem. Karczmie. A to jest tutaj, dobrze. Nawet powiedziałbym, że świetnie. Ciekawe, co tam ma dla nas do powiedzenia, czy co on chce tam w ogóle od nas. Bo nie bardzo wiem teraz, o co mu chodzi, no ale zaraz się pewnie przekonamy. No, come on. No co jest, no wczytuj się. Ojejku, jakie to jest nudne to wczytywanie w tym dragonie. Naprawdę. I strasznie długie, naprawdę. Okej, co tutaj się dzieje? You owe us, Isabella. Well, Lucky, I'll tell you what. Since the information you gave me was worth nothing, that's what I'll pay you. No to ciekawe. Me and my boys will get our money's worth, bitch. Ooh. Oh, you poor sweet thing. Wow. Że ktoś umie sobie tutaj radzić. Tell me, Lucky, is this worth dying for? Ciekawe. Co to za osoba? I didn't think so. No proszę, proszę. Izabela. Dobra, ale widzę, że Varrick coś chcesz, co? Co tam? No. So, I've been dying to know. What was going through your head when you fought that ogre? Z jakim ogrem? A, chyba już wiem. No, I knew już wiem, whatever o co chodzi. Happened, I had to get the others to safety. Lots of people talk about nobility and selflessness, generally in the same stories that have magic beans. Somehow, Hawk, I imagine things won't be dull with you around. No, też tak myślę. Not that I expect the deep roads to be boring, mind you. Constant threat of doom does tend to keep you awake. Okay. Chcemy go lepiej poznać? If we'll be working together, I should find out more about you. No może. True enough. I suppose you ought to know my credentials. No to opowiedz. My family came from Orzammar. No spoko. Noble House Tethrys. Until my father got caught fixing provings. He and our whole house got exiled. No huge loss. I was born up here. Sunshine suits me just fine. Aha, no to okej. What are the deep roads like? Well, I could tell you the standard tales. Legions of darkspawn, ravenous beasts, cave-ins. I've spent my whole life in Kirkwall. Dangerous enough most days, but it doesn't compare to the deep roads. So, this will be... let's just call it
an adventure, okay, I guess. No, niech i tak będzie. Great. Now we're adventurers. Spoko. To wszystko, Warik? Spoko. Najmniej nas polubił troszkę bardziej. Tutaj mamy... Trzeba porozmawiać z tą Izabelą. Trzeba z nią porozmawiać. To może być ciekawa osoba. Izabela. My. And here I thought the only men in this place were besotted fools who couldn't hoist the mainsail. Aha. Ciekawe. When you talk about hoisting the mainsail, what do you really mean? What else could it mean? It requires strength, knowledge of rigging, and a small measure of sobriety. No, pewnie tak. I know my way around rigging just fine, and I'm good with my hands. Oh my. To super. I'm Isabella, previously Captain Isabella. Sadly, without my ship, the title rings a bit hollow. Yeah, statek, you're Ferelden, aren't you? Tak. You have that look about you. I was in Denerim not too long ago. You know, you might be just what I'm looking for to solve a little problem I have. No właśnie, czego potrzebujesz? I'm always ready to help. Someone from my past has been pestering me. I've arranged for a duel. If I win, he leaves me alone. No to w czym problem? But I don't trust him to play fair. Aha. I need someone to watch my back. Okay. I think I could manage watching your back. I'll bet. Na pewno, że tak. I arranged to meet Hader in Hightown after dark. I'll meet you there. Dobra, nie ma problemu. W górnym mieście po zmroku, tak? No to też tak zrobimy. W górnym mieście po zmroku. Okej. Okay. Tak jest. Chodźmy tam. I pomożemy. Coś czuję, że ona może być ciekawą osóbką. Zobaczymy, jak się to dalej rozwinie. I co? I trzeba będzie powoli chyba się wybierać na te głębokie ścieżki, co? Jeszcze przydałoby się porozmawiać tylko z tym... Anvilem, czy jak on tam miał? No wiecie. Ten były szary strażnik. No co ty nie powiesz, naprawdę? Kręcą się tu źli ludzie? A ja myślałem, że tu cały czas jest bezpiecznie. To ciekawe. Ślepa uliczka, kurwa. Oj. Dobra, i teraz chod. O Jezu, co to za brzydkie klatki, come on. Chodźmy w prawo, dobra, jest Izabela. Tutaj jesteście, Jezus, serio? Ojej, no dobra, skoro tego chcecie. Okej. Dobra. Ładnie dostali w pierdół, nie ma co. Jest strasznie ich dużo tutaj, naprawdę. Okej. Chociaż Izabela, super, że im pomagasz. Tak by the way. Okej, chyba wszyscy. Dobra, wszyscy. Okej, teraz możemy porozmawiać z Izabelą. There you are. Tak. I've been here for hours. No co ty nie powiesz? No one has. I don't like this. Spoko, damy radę. I don't like this. That's right up there with what could possibly go wrong. No rzeczywiście. That's the witch we're looking for. Gut her. Takie buty, tak? Jejejej. Dokładnie. Okej. Jejejejej, nie pozwalaj sobie.
dobra, ona sobie poradzi. Bierzmy się za tego. Teraz za tego. Dobra, i to by było na tyle. Okej, no zaraz to zrobimy. Hiding in the chantry and sending thugs to finish me off. Coward. He'll not get away with this. Come on. Aha, dobra, mam się udać do zakonu. Zaraz to zrobimy. Ej, gdzie ty biegniesz? No Kamale, muszę tutaj rozdać punkty. Poproszę na pewno w siłę. I może... Szansa na cios krytyczny. I może tak, może to. I teraz... Ciekawe. Templariusz. Ciekawe zdolności tu się pojawiły. Okej. O, no to jest ciekawe. Aha. No to musimy jeszcze poczekać, a szkoda. Co tutaj mamy ciekawego? Łupiesca. Aha. No to jest... no to może być ciekawe. No to jest kurde. A Berserker? Co mu to daje? Aha. To też jest niezłe. Ale nie tak niezłe jak łupiesca. A templariusz? A templariusze to mnie chyba raczej nie interesują, szczerze mówiąc. Więc powiedzmy, że chyba sobie... O, tu jest punkt specjalizacji. Chyba sobie to weźmiemy. Teraz pytanie. Łupiesca... Odności... A weźmy sobie to, to może być ciekawe. Okej. Dobra, dobra, już ci lecimy z pomocą. Sprawdźmy to. O, myślę, że to nie była zła opcja wyboru naszych umiejętności. Dobra. O Jezu, kolejni. Ej, tego. No come on. Okej. Dobra. I poproszę tego. Jeszcze z kim się męczysz, no Izabela? Co jest z tobą? Okej, ładnie padł. Coś mi powiesz? Nie? Spoko. Okej, no dobra. Nie mogę z sobą porozmawiać, mam się udać do zakonu, tak? No dobra. Niech i tak będzie. Chodźmy do zakonu i rozprawimy się z tym kimś, co chce nam zabić Izabelę. Ciekawe, wydaje mi się, że Izabela może zostać naszą nową towarzyszką. Ciekawe, co z tego wyniknie. No, co tutaj się dzieje? Izabela, should have known you'd find me here. Aha.
Tell your men to burn the letters next time. Castillo was heartbroken when he heard about the shipwreck. You should have let him know you survived. It must have slipped my mind. Where's the relic? I lost it. Castillo's just going to have to do without. Lost it? Just like you lost a ship full of valuable cargo. Zdarza się, stary, zdarza się. They weren't cargo, Hader. They were people. Those slaves were worth 100 sovereigns a head. And you let them scurry off into the wilds. Ooh. And now the relic's gone too. Castillo won't be happy to hear that. I promise you. Will someone explain what's going on? No. Isabella's been a very bad girl. Ruined a perfect business niewolnictwo, deal, tak and then ja ran bardzo, away. Bardzo nie lubię she didn't tell you. I told him enough. I said I arranged for a duel, which I did. I also said you wouldn't play fair, which you didn't. No. We can talk later if you want. Right now we have other problems. Okay. Castillon isn't a very happy person, is he? Maybe he needs a new hobby. There's only one way to settle this. No, jaki? Zaczynamy, co? Zaczynamy. Okej. Dawaj, 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 atakuj, atakuj. Okej. Uj, troszkę zamrożenia. A ty skarbie. Dobrze. Okej. Ojejejejoj, to tutaj was więcej niż myślałem, ale to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Dobra. Skończmy to. Dobra, no i to by było na tyle, co? A jednak nie. A jednak nie. Okej, weź teraz swoją zdolność. Oj, nie podoba mi się, że tak lecicie za mną. Nie, 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 nie. Dobra. I was trying to talk him down. No niestety. Trust me, it's better this way. No, skoro tak twierdzisz. Castillo heard about me from Hader, but he'll find me eventually. I just have to get him the relic. It's simple as that. What's so interesting about the relic? I don't really know what it is, except that it's ancient and worth my weight in gold. Castillon has me chasing it down as payback for freeing his slaves. To be honest, I think he just wants me dead, but that would be letting me off easy. What's this about you freeing slaves? I was asked to escort Castillon's cargo ship. I got a bad feeling about the job partway through. Nie wiedziałaś o niewolnikach. Boarded the ship to find slaves. Nearly 200. Elves, humans, children even. No to kiepsko. They paid Castillon to take them away from the Blight. He took their money and sold them into slavery. Even I can see that's wrong. No rzeczywiście, bardzo nie w porządku. A kto to w ogóle jest, co? Who is Castillon? No właśnie. He's a powerful merchant based in Antiva. I believe he has ties to the Felicissima Armada. I used to work for him. The jobs mostly involved smuggling lyrium, jewels, or the occasional criminal acquaintance. He paid well.
No dobra, mogę ci jakoś pomóc? If getting the relic gets Castillon off your back, then I'll help you retrieve it. I still don't know where it is, but you'll be the first to know if I hear anything. Okay. Anyway, thanks for helping me out with Hader. Spoko, nie ma problemu. I think I'll tag along for a while. There might be something I could do for you. And I have a room at the Hanged Man if you're looking for company later. Aha, okej. No myślę, że będę szukał towarzystwa. No proszę, jakie grono towarzyszy nam się zrobiło. Aż kurde, normalnie nie wiem co robić, no. Właśnie musimy udać się do niego, bo on coś od nas chce. Ale ja bym zostawił swój skład. Bo na razie jestem z niego zadowolony. Może bym wymienił tylko Warika, ale on umie otwierać skrzynię i to mnie strasznie kusi, żeby go zostawić, więc... Że tak powiem, na razie nie. Na razie nie, pozbierajmy sobie wszystko, zaraz rozdamy poziomy i zakończymy sobie odcinek. A tak w ogóle z ciekawości, towarzysze, no właśnie. To musimy z nim porozmawiać. Ale najpierw poziomy. Tak jest. Atrybuty. Myślę, że damy ci w żywotność na pewno. Bo troszkę u ciebie z tym kiepsko, siostra. W magię. I w manę, ok. Dobra. I co tutaj możemy zrobić? No to może na razie nie. Duch też nie. Ale myślę, że to może być ciekawe. Ej. To wymaga aż tylu. Szkoda. Ale to będzie niezłe. Aha. No właśnie. Tak jest. Zainwestujmy sobie w to. Warik. W co u ciebie mogę zainwestować? Co? Na pewno w zręczność. Na pewno w kondycję. I myślę, że... A co to daje? A i dajmy mu w krzepę, a co tam? Niech ma. Niech ma. No i teraz pytanie. Co ja ci tutaj mogę zrobić? Strzelec wyborowy. Czy coś jest tutaj fajnego? Ciekawe. To jest niezłe, a czy coś tutaj mamy? Ale to jest jeszcze lepsze. I to też jest jeszcze lepsze, więc może ulepszmy sobie to. Myślę, że tak będzie nieźle. Dobra, u ciebie. Ojej.
Okej, okay, sorki, że się nic nie odzywałem, ale telefon dzwonił i nie chciałem, żeby to przeszkadzało nam w czymś. Jak widzicie, rozdałem sobie punkty. Widzieliście, na co rozdałem. Teraz nad umiejętnościami się zastanawiam. Dałbym sobie w to, albo... Żeby ulepszyć to, bo to jest fajne, a to jest takie sobie. Tak, myślę, że tak zrobimy. To też jest niezłe, ale to sobie zostawimy na później. Dobra, no i to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć.